Witam wszystkich, będzie go zagramy w Wiedźmin 3, kawka zrobiona, kawka na wynos. Znowu połamała mnie. Piję sobie łyka. Paskudna, bo bez mleka, ale trudno się mówi. Muszę troszeczkę się rozbudzić. Te pogody są straszne. Dobra, Keira Metz. Użyj łodzi Keira Metz, gdzie na kłomicę. To jest tutaj, więc jedziemy sobie. Robimy sobie te misje poboczne, ale takie już z fabułą, bo to przecież... Jak będzie bez fabuły, to będzie katastrofa, słuchajcie, katastrofa. Gdzie to tutaj? Drzewa omijamy, łódeczka. Łódeczka bam. Wchodzimy. No, mordeczki. O, łódka. Przez morskie gumienie rwące rzeki wobec kresnej jeziora osytowane w malowniczych dolinach. Świat, w którym proszę się wiedźmin, jest bardzo rozległy. Nie brak w nim miejsc, do których nie da się dojechać kodno, a może jedynie dopłynąć w pław lub łodzią. Żeby znaleźć odpowiednią łódkę, gracz musi przeszukać wybrzeże lub udać się do miejsca oznaczonego symbolem przystani. Uważaj, łódka może ulec zniszczeniu, gdy uderzy w nią o skały. Chwyć za ster. I płyń. Dobra, cała naprzód. Przytrzymanie. To jest fajna rzecz, panie. My całkowicie chillaucik. Nie stresujemy się, ani nic. Praktycznie możemy sobie tutaj pooglądać nieziemskie. Szybka podróż. Aha, możemy sobie podróżować szybką podróżą tam gdzie tylko łódka. No zarąbiście, powiem wam, naprawdę. Że nie trzeba w ogóle jakiś tam bardziej większy jakiś wygibasów robić. Geralt, słyszysz mnie? Jak ci idzie? Dopływam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj. Czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Aha. Będziesz musiał zdać się na moją kobiecą intuicję. No dobra. Co? Kobiecą intuicję! Świetnie. No to takie coś istnieje? Hej, ha, tak wiruje cały świat. Dzisiaj wieczór krótki, zapalmy sobutki. Geralt! Jesteś już na wyspie? Ksenoglos działa? Halo! Słyszysz mnie? Co? Nie rozumiem. No tak, już się popsuło. Trzymają te zaklęcia. Co? Są jakieś zakłócenia. Musisz być bardzo ostrożny. Aha. A nie. Tutaj są, powiem wam, fajne rzeczy. Składniki. Seremijska bagnata. Coś tam, szatańce. Co to jest za jakiś fajny cusik? Nic więcej ciekawego. Powiem wam, kusimy to tak. O, widzicie, grubo. A ty. Naprawdę, kusi to tak grubo przejść dookoła, o korzeń mandragory, to się tu na pewno... Co za smrudny... Ja to wiem. A to ludzie są.
czy oni udawają, że są ludźmi. O, to oni udawają. Dobra, jeden po drugim tutaj sobie pada. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze znajdę. Bo to mnie na pewno kusi to tak bardzo. Aha, wiedziałem, że to coś będzie. Wiedziałem, zawsze tutaj coś ciekawego się jest. Ma olej przeciwko insektoidom. Bardzo spoko. Oj, Wiedźminie, dawaj. Krew zgnilca, takie tam. Różne. No. Dwugrotu. Jakoś potwora. Tutaj wszystko się przydaje. Dobra, przechodzimy sobie tutaj dookoła, bo. Coś tu może być, ale nie do końca. Są szczątki jakieś mózgutopca, ale to mózgutopca nam za bardzo nie jest we wszystkim potrzebny. Dobra, tu chyba już nic więcej nie będzie. Coś tu jeszcze jest? Chyba już nie. No dobra. To chodźmy, słuchajcie, dalej. Gdzie mamy przedostać się pod wieżę? No nic, tu przedostaniemy się pod wieżę. Pyk! No i super, no i fajnie, no i cześć. Ciekawe, co ich zabiło. To nie wygląda na robotę trupojadów. A co mogło ich tutaj zabić? Krew gula. Coś tu jeszcze był, jakiś jeden czerwony? Czy mi się wydaje? Chyba już nie. Dobra, nic tu więcej nie ma. Więc idziemy sobie dalej. Tutaj są pszczółki maje. A my pszczółek maje nie chcemy. Tam. Ej ty. Dlaczego to nie działa? No to chyba trzeba... Ardem? Pszczołę, zaatakował cię rój pszczół. Możesz użyć znaku Arda, aby ten czas go rozpocząć lub igni, żeby je spalić. Ale już widzę, nie ma. Był rój pszczół. I rój pszczół. A nie! Misi chwost. Czy coś tu jeszcze znajdę? Ej, Wiedźminie. Nie chcę Irdy, może... Burza psiakę. O. No i teraz jest święty, słuchajcie, spokój. Podpaliłem. No dobra. Gdzie ty jesteś, gulu? Aś tu. Jemy. O ty. O nie. Krytyki siadły, ale nie do końca. Dobra, tutaj wszystko pozbieramy.
Nic, słuchajcie, szukamy sobie dalej. Tu mogą być jakieś klatki dziwne. Widzicie, nie do końca. Ej no. Kurczę, blokuje. O, gdzie ty jesteś, misi chwoście? Dobra, tu jesteś, dobra. Załatwiony na cacy. Te zwłoki są dość świeże. Musieli tu przybyć na długo po śmierci dziedzica. To są pszczoły takie? Dziękuję. Widzę, tutaj ludzie są naprawdę porozwalani. Tutaj kolejny ten stateczek. Ja tu nie chciałem iść. Coś u tych utopców znajdę. Dobra, tu widzę rój pszczół, który biegnie na mnie. No ja może nie chcę się z nimi tak za bardzo bratać. I dostać cokolwiek. Ale krasnoludzki spirytus zawsze się to przyda. Coś tutaj znajdziemy jeszcze ciekawego? Proste narzędzia. O, to jest super. Paski, paseczki. Szafirowy płyn. Tu nie wejdę. Więc tu nie ma co liczyć na jakieś bonusy. Dobra, czy coś tutaj jeszcze? Tu mamy cel szybkiej podróży, więc fajnie. Spróbuję użyć kaganka od Keiry. Zwiedzieli się. Nie wpuszczą Graham. Cicho, głupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera. I ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Aha. Droga wolna, ludziska! Na nich! Czyli to w sumie chłopi się rzucili na niego. Musiałem sprawdzić na telefonie, czy wszystko mam. Nie wiem, czy coś tu jeszcze takiego znajdziemy ciekawego. Ja z tym zgnilcami to nie chcę na razie walczyć, bo i tak nic sensownego. Mysia bierze. O, baba wodna. Ja ci dam, baba wodna. Ja ci dam, baba wodna, ty. Dobrych ludzi niepokoić. Są te rzeczy, co się filozofom nie śniły. Świńska skóra, blacha z meteorytowego srebra. Teraz to groma tych fajnych rzeczy amerykańskich. O, tu są jakieś ciała. No podejdź, widź mnie. Ciekawe, co przyciągnęło tu tych ludzi. Głód czy chciwość? Chyba chciwość. Z tego, co ja tutaj widzę.
Bo tutaj chyba ten gość nie był aż taki zły. Tylko ludzie, co tutaj chcieli go spacyfikować. No, coś tu jeszcze zostało? Widzę, że nie. Ale dokładnie, każdy metr po metrze trzeba przejść. Tutaj się lubią chować najznakomitsze rzeczy, jakie się tylko nadarzą. O, tu jeszcze jest jakiś ten fluorescencyjny coś. Tu możemy wejść z jednej strony, tam możemy wejść z drugiej strony. Tu będzie mieć jakieś oblężenie. Miłko, uchodzić trzeba! No, co żywo? Miłko? Miłko, co ci? Nie wiem. Gorąco. Pali. Dobrze ci tak. Co? Nie, nie podchodź! Nie zostawiaj mnie! Dobra, nice. Byliśmy ósmy poziom. Więc to też fajnie. Miłko nam pomógł. Tu nic więcej nie ma dookoła. To jest Toyat? Toyat, dobrze pamiętam. Pamiętajcie, dobry gracz. O, to są jakieś szczątki w ogóle. 10 razy obejdzie lokację tylko po to, żeby zdobyć coś cennego. Tu już coś, o widzicie, już coś tu jest. Skrzynia. Albo floryn. Widzicie? Można było to przeoczyć. Ale nie ja. Ja takich rzeczy po prostu nie przeaczam. Tu możemy jeszcze się przejść do samego końca. Wejść w ogóle na ten. Opa! Na... Jak to się nazywa? Na murek? Nic tu pochowane nie jest. Widać, że nie jest. Ojojoj, panie Gerwant, ja tutaj nie chciałem wejść jeszcze. Dobra, już zaraz wchodzimy. Słuchajcie. Tylko... Jeszcze tutaj dookoła się przedrzemy. Bronię oko. Co mi skoko? Dobra, to już jest wszystko. Możemy wchodzić do środka, słuchajcie. Tylko tu na górę trzeba wejść, tak czy siak. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Roi się tu od szczurów, żywych jest prawie tyle samo co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. To on słucha cały czas? Dobrze, słuchaj. Co my tutaj mamy? Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Gdzie szlachcic? A
tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak wszędzie ładynia. We własnej krwi i gównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie palisko. No, zastrzał się ze strachu. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. Aha. No dobra. To tu są drzwi? Oh shit. Ja sobie tutaj tak hasam. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Ciekawe, czemu się te szczury. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, ich cuchną. No tak, srają w klatkach. No dobra. Słuchamy tutaj naszych ludzi. Czy tu coś będzie? Widzę, że nie. Zabieramy co lepsze. Woda księżycowa. Czyste srebro. No ma, czy wszystko? No nie wszystko, no właśnie. Panie Gerwant. Czyż już myślałem, że przebiliśmy próg. Dobra, tutaj wszystko na dole zbadaliśmy. Najważniejsze. Dobra, idziemy teraz na górę, bo tutaj ktoś walił bem o ścianę. Tu coś było. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zusz mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. Graham Bell. O nie! Chłopi wdarli się do wieży! Dobra. To już wiem, że chłopi wdarli się do wieży. Ale patrzcie, światło się dalej pali. Więc jednak coś tutaj, przed chwilą ktoś tu był. A patrzcie, tu można było przejść. O, zwiksowane te. Dobra, nie można było przejść, bo to jest ten. Tu jest jakaś notatka pewnie. Zobaczmy tu. Tu przejdziemy. Widzę, że nie. Licza skóra, bierzemy wszystko. Czy coś tu jeszcze się znajdzie? Tyle złota. Umarła. Tyle złota. Umarlakom już się przecie nie przyda. Aha. Aż dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Aaaa!
Ktoś tutaj spacyfikowany został. No nic, idziemy szukać dalej, słuchajcie. Semińska Berganta, ulepszona gwiazda tańcząca. Szkoda, że tutaj nie mogę wziąć do czytania. Boże, ile jest tych pięter tutaj? Najwyższe piętro? Najwyższe. Kusza. O, mam nową kuszę. To jest najważniejsza moja rzecz. W tym momencie na który poziom? Na 21. No bo coś tutaj jest. Widzę, że nie ma. Więc sobie podbiegnijmy. Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. No i tak, będzie tutaj przejście. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Okej. Co my tutaj? Tu coś mamy. Użyć dźwigni pewnie. I kolejna dźwignia. O, ktoś tu płacze. Oj, nein. Poczekajcie. I teraz tą pewnie. Oho, udało się. W końcu. Dzień dobry. Ja tu chcę wejść na górę. Gdzie ja jestem, panie? Wygląda na laboratorium. I to nieźle wyposażone. Oho. Cóż to? A któż to? Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? To było ciało w formalinie. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. No właśnie. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojnę i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. No chłopi go zabili. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. No i tutaj to widziałem w jakimś urywku na YouTubie, w jakimś shorcie, że jak jej odmówimy, to nas zaatakuje, przemieni się w jakiegoś szczura, będzie nas atakować, a jak jej pomożemy, to nie wiem, co się stanie. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir, miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze.
Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. Co to była ta katriona, ta gorączka chyba? To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno. Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. Dziwne. To był eliksir nasenny i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. Czy nie dość wycierpiałam? Dlaczego nie mogę stąd odejść? Poczekajcie chwilę. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Wielki szczur pewnie. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą! Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Może go musimy mówiłaś, że ściągnąć iść zwierzę. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią.
takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. O, dobra, udało się. Bo już się bałem, że ten... Że... Że nie uda nam się nic tutaj jeszcze poszperać. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Niezły gość, naprawdę. Że ma czelność robienia eksperymentów. Dzień. Aha. Jednak on faktycznie te szczury zarażał tutaj. Te szczury tutaj zarażał, jakieś tam pierdolety robił. A coś więcej nic nie ma? Dobra, zobaczmy. O, wyszedłem jednak, faktycznie, dało się wyjść. Spoko. Tutaj nic nie widzę takiego. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. U, to on tutaj niezłą ten... Tworzył... O, tutaj jest coś schowane. O, recepta eter. Dobra, tutaj nic nie ma. Ładny zachodzik słońca. Aha, mogę ewentualnie sobie tym świecić. Więc po nią. Coś tu jeszcze mogę sobie zgarnąć? Chyba nie. Dobra, wiecie co, na razie to będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.